Phishing oczywiście jest pewnym problemem w komunikacji SMS-owej, ale też w innych kanałach komunikacji. Natomiast tego phishingu jest zdecydowanie mniej jeszcze niż parę lat temu, tak? Ponieważ my zdecydowanie walczymy z nim na wszystkie możliwe sposoby. Czyli temat jest bardziej medialny, ale generalnie z roku na rok tego phishingu jest oczywiście mniej. Stworzyliśmy specjalny algorytm, który sprawdza, który monitoruje komunikację SMS, czyli mamy algorytm plus nasze biuro obsługi klienta. Czyli w 90, powiedzmy, 5% działa nasz algorytm, a w 5% działa manualnie specjalista biura obsługi klienta. Działamy w ten sposób, że przede wszystkim robimy wywiad z klientem, jakie SMS-y chce wysyłać, ile chce SMS-ów wysyłać. No i w okresie testowym dokładnie sprawdzamy, jakie to są komunikaty, jakie linki są używane, czy dany podmiot używa w ogóle jakichkolwiek linków, czy to jest link bit.ly, czy może korzysta z innej skracarki, czy tam shortlinka innego. W ten sposób karmimy trochę nasz algorytm, czyli nasz algorytm wtedy widzi, co dany podmiot chce wysyłać, jakie są testy, no i odpowiednio reaguje na pewne słowa kluczowe w wiadomościach, na linki i co w tych linkach jest ewentualnie wszyte, do jakich stron prowadzi dany link. No i w ten sposób jesteśmy w stanie eliminować 99,99% wszystkich nadużyć, powiedzmy. Natomiast oczywiście tutaj nasze biuro obsługi klienta też manualnie pewne rzeczy musi sprawdzić, czyli woli dopytać klienta, porozmawiać, zrobić wywiad z klientem. No i wtedy jest bardzo duża szansa na to, że phishing zostaje wyeliminowany praktycznie całkowicie, tak? Natomiast realnie tego phishingu jest coraz mniej. To nie jest tak, że jest go więcej, jest go coraz mniej, natomiast temat jest po prostu bardziej medialny, bo bardziej na to zwracamy uwagę. Sama przyszłość SMS-ów to jest bardzo dobre pytanie, bo sama historia SMS-a jest ciekawa. My mamy teraz 30 lat krótkich wiadomości tekstowych. Początkowo SMS-y były wykorzystywane prywatnie, natomiast dość szybko biznes zauważył, że można SMS-y wplatać w strategię marketingową, tak? Początkowo mówiliśmy bardziej o tym, że to były komunikaty marketingowe, a mniej było takich notyfikacji po pewnych zdarzeniach, nie wiem, w CRM-ie, w jakimś systemie marketing automation. Natomiast teraz widzimy zdecydowanie wzrost komunikatów takich notyfikacyjnych, czyli mówimy o personalizowanych, celowanych wiadomościach wysyłanych, a mniej o samym marketingu takim bulkowym, czyli masowej komunikacji SMS. I w tym kierunku też ta komunikacja idzie. SMS-y są traktowane bardzo osobiście, przez to my zdecydowanie za każdym razem je otwieramy. Mamy aż 98% open rate i to wskazuje, że użytkownicy bardzo ufają SMS-om. Czyli taka prosta zasada, jeżeli chcesz coś wysłać bardzo ważnego, to musisz wysłać SMS. Dlaczego live, a nie podcasty? Przede wszystkim z tego powodu, że łatwiej jest zrobić live niż nagrać dobrej jakości podcast. Podcast jest, musi być przygotowany, musi być wstęp, musi być wszystko dobrze skadrowane. I to może być czasem problematyczne dla mniejszych, większych firm. Jeżeli o mnie chodzi osobiście, to wolę live'a. Wtedy mogę szybko włączyć nagrywanie i możemy na bieżąco rozmawiać na dany ważny temat i nie musimy wysyłać, nie wiem, tego wideo do obróbki i tak dalej. Więc w moim wypadku zdecydowanie wolę live'y, które są streamowane na różnych platformach, bo po prostu to jest szybszy sposób angażowania użytkowników niż w samym podcaście. No i zdecydowanie polecam live'y, bo to jest bardzo fajna forma przekazywania, nie wiem, ważnych informacji o naszej firmie, o naszym produkcie i tak dalej.